Siemanko byczki, z tej strony Lisek i dzisiaj odpalamy nagrody na moim głównym koncie i trafiamy genialną kartę do pierwszego składu. I byczki, ogromna prośba, napiszcie jakikolwiek komentarz tak naprawdę dla zasięgu, żeby te zasięgi na moim kanale powróciły i zostaw łapeczkę do góry, jeśli możesz. Będzie mi bardzo, ale to bardzo miło, a teraz lecimy z odcinkiem. Rozpoczynamy odbieranie nagród za Elite 2. Jednego zwycięstwa zabrakło do może top 100, a na pewno do Elity 1. Już jednego zawodnika mamy. Troszkę oszukaliśmy system, więc mamy 4 piki. Ale teraz lecimy z prawej strony. Wow! Wow! Czy to jest żart? Ja się pytam. Złapaliśmy się za 2 cyce i teraz idziemy po trzeciego cyca. Nie, no w sumie tak, po trzeciego cyca. Nowa... O, cię kręcę, panie, ja cię kręcę. To jest jeden z najlepszych pików, jaki mógł dojść do naszego klubu. Bo lale mamy właśnie w tym momencie w klubie wymiennego i sobie tego lale możemy sprzedać i dać topsa. Ja cię kręcę, tu się podjarałem. Naprawdę, no jestem w szoku. Karta, która po prostu z buta wskakuje do naszego głównego składu. Nawet teraz możemy sobie to wysłać. I nasz skład z prawie niewymiennego całego robi się prawie cały niewymienny. Cokolwiek by to nie oznaczało, to tak właśnie jest. Tak właśnie jest. Wysyłamy go do klubu, a teraz chcemy lale niewymiennego. Witam serdecznie, panie. Kenny Lala. Naprawdę świetna karta. Damy mu sobie jeszcze styl gry w postaci wartownika. Czy tam kotwicy. Czy ja mam kotwicę, powinienem mieć, mi się wydaje. I jest jeszcze 5 kotwic. No i teraz bardzo bym prosił o coś fajnego do mojego składu. Ja tylko muszę jej pokazać, jaki mamy skład. Skład wygląda następująco. No i mam nadzieję, że jej tutaj zrozumie, że coś fajnego potrzebujemy. Dzięki temu dostaniemy naprawdę coś grubego. Nie chcemy Ronaldo oczywiście, nie chcemy, nie chcemy. Mam nadzieję, że chociaż tyle zostanie wysłuchane. Jest Toni Kroos, jest Dumfries, jest Hazard. Ale jest Toni Kroos, okej. No dobrze. A więc czas na paczuszki. 14 paczek. Zaczynamy od paczek za 15 tysięcy i później małymi kroczkami będziemy szli w górę. Mam nadzieję, że dojdziemy do paczki za 100 tysięcy już w pełni radości. A następnie w paczce za 100 tysięcy, no i w paczce z 3 kartami Team of the Season trafimy coś, co poczujemy w kościach. Taki jest plan działania, więc let's go w takiej sytuacji. Paczka za 15 tysięcy numer 2. No niestety, tutaj nic. O, banery, pierwsze banery, kochani moi. I tylko banery. Brazylia, LP, Douglas Costa. No i kolejna mega paczka. Kolejne banery. Może coś więcej? Niestety nie, ale chyba jest inform. Polska, może jakiś PP? Czy to będzie? Karol Linetti? Tak jest. I kolejne banery. Czwarte z rzędu, może teraz walkout? Jest chyba walkout! Zielono! Zielono i Brazylia! Esien, czy to będzie Roberto Firmino? Tak jest! Karta halloweenowa Roberto Firmino 88! Chryste panie, co tu się wydarzyło? Ile on jest w tym momencie warty i w dodatku... Najważniejsze w sumie, czy to jest karta wymienna? No, jest to karta wymienna, dodatkowo jeszcze Roberto Parejo! 35 tysięcy! Orzesz, kurczę, pieczona ma, Tylda. No, paczka w wartości gdzieś 70-80 tysięcy, z niej możemy spokojnie wyłuskać. Bardzo, ale to bardzo mnie to cieszy. I teraz przenosimy się do tych najlepszych paczek. Pierwsza paczka za 50 tysięcy, jakżeby inaczej. Spójrzmy na to. Jest na ten moment ok, jest w porządku. Jest! Future Stars, Francja. Eśpo! Ikone! No 87, ikone! Spoko. Bardzo dobrze. Paczka co prawda niewymienna akurat. Ale i tak mnie to bardzo cieszy, że taką fajną kartę trafiliśmy. Dobra, ostatnia paczka niewymienna. Paczka za 50 tysięcy. Co tutaj będzie? To jest tak naprawdę nieważne, bo i tak to jest paczka niewymienna. Ale... chyba ktoś mnie usłyszał, bo tutaj totalnie nie ma nic. No i dwie ostatnie paczki. Paczka duża, paczka rzadkich zawodników. Paczka za 100 tysięcy monet.
jest dobrze. Matić. Nie. Milinkowicz-Savić. Milinkowicz-Savić. 87. No. Nadzieje były troszeczkę chyba wyższe. Większe, mocniejsze. Odnośnie tej paczki. Ale no, stało się jak się stało, tak? Wyłączyłem ekran i podążam głosem serca. Oszukali mnie, no nie ma co tutaj gadać. Miał być Neymar, jest jakiś Alisson. Co to ma być? Ja podpisuję. Podpisuję. Rozpoczynam i wypisuję petycję o oszustwo i o ponowne otworzenie tej paczki. Komisyjnie oczywiście. I trafienie Neymara, ale mamy Gomeza za 400 tysięcy. Pięknie, bon appetit, bon appetit. Co? Ale jestem kosztuje 200 tysięcy? No nie no, za 150, spoko. A Santi za stówkę. Santi stówka, to jest 250 i Gomez 350. A jak, żeby inaczej. To jest 350, 500, 600 tysięcy w tej paczce. Wow, jestem mega zadowolony. Naprawdę, mega zadowolony. A więc byczki, tak to wyglądało i mimo, że nie trafiliśmy jakiejś genialnej karty, to troszkę końców do naszego klubu wpadło i dzisiaj będziemy te końsy wykorzystywać na streamie Facebook G, Lisek HD, więc zapraszam już z tego miejsca, widzimy się wieczorkiem, a ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka, widzimy się niebawem, trzymajcie się, siemano!